Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian. Przed nami głośnik GBL Partybox model 310. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na temat jakości dźwięku, jak ten głośnik się sprawuje. Jakie on ma możliwości. Zapraszam do oglądania. W wcześniejszym filmie mogliście zobaczyć moje pierwsze wrażenia dotyczące właśnie tego, tego głośnika. Ten głośnik używam od około dwóch tygodni. Przeżył jakieś dwie, trzy imprezy, małe imprezy, ponieważ głośnik nie był wykorzystywany gdzieś na dworze, tylko w domu, ale powiem Wam moje odczucia, jak również ludzi, którzy widzieli ten głośnik, słyszeli i myślę, że moja opinia, będzie naprawdę przydatna, jeżeli zastanawiacie się właśnie, który głośnik bezprzewodowy wybrać, czy to do domu, czy to na imprezy, czy gdzieś na działkę. Więc tak, zaczynając od ceny, która jest dość zaporowa, ponieważ kosztuje ten głośnik na chwilę obecną na stronie JBL-a około 2200-2300 zł. Oczywiście można znaleźć ten głośnik Sporo taniej, na, również na aukcjach internetowych 1800-1900 zł, więc jeszcze bardziej atrakcyjna jest cena, ale to już będziecie musieli sobie poszukać. Najważniejsze w tym głośniku jest jakość brzmienia. Wierzcie mi, ale jeszcze nigdy firma GBL mnie aż tak nie zaskoczyła. Co mam tutaj na myśli? Wyglądowo powiem Wam, no, że jest kozak. Bardzo ładnie się ten głośnik prezentuje. Ale najważniejsze w tym głośniku jest właśnie to, jak on gra. Zobaczcie, na samej górze są tylko i wyłącznie dwa głośniki wysokotonowe. Pod spodem mamy dwa głośniki niskotonowe. Stawki LEDowe, góra i dół, jak również parę stroboskopów urozmaicają nam właśnie całą imprezę. Fajny dodatek. I teraz najważniejsze, jak ten głośnik gra? No powiem wam, że parę osób przewinęło się właśnie u mnie w domu. Zapraszałem parę osób, do, aby zobaczyli, aby posłuchali, aby ocenili. I jednoznacznie wszyscy powiedzieli, jak również ja, że ten głośnik jest naprawdę wart nawet 2300 zł. Naprawdę. Ogromna jakość brzmienia. Co mam tutaj na myśli? Wysokie tony, jak również niskie, są tak dobrane, że nie mamy wrażenia, że ten głośnik dudni, że scena jest bardzo pusta. Właśnie nie. Scena jest w tych głośnikach bardzo bogata. Co mam na myśli? Mam na myśli właśnie to, że wysokie, średnie i niskie tony nie nachodzą na siebie. Każde dźwięki słychać dokładnie. Mam na myśli właśnie tutaj, że bas, jeżeli mam na przykład, słuchamy jakiejś muzyki techno, yy, więc jest ten bas oczywiście głęboki, lecz niedudniący. Co za tym idzie, że średnie i wysokie tony są jak najbardziej słyszalne. Słyszalne są według mnie idealnie. Nie jestem osobą, która bardzo się zna na jakości dźwięku, ponieważ nie jestem żadnym profesjonalistą, nie używam żadnych profesjonalnych narzędzi do tego celu. Tylko jestem, zwykłym, tylko jestem zwykłym użytkownikiem, zapewne tak jak i wy. No Ja jestem naprawdę zaskoczony jakością tego dźwięku. Nie wiedziałem, że taki głośnik może aż tak dobrze grać. Czyli wysokie tony, jak również średnie, są idealnie słyszane, a niski ton schodzi naprawdę, ale to naprawdę bardzo nisko. A fajnym dodatkiem jest właśnie przycisk. Bass boost, który jest odpowiedzialny za jeszcze większe wzmocnienie właśnie niskiego tonu. Jedyny minus tego głośnika to nieużyteczny drugi bass boost. Co, mam za, co za tym idzie? Jeżeli klikniemy dwa razy bass boost, wtedy włącza się tryb niby najgłębszego basu, no to według mnie to jest totalna porażka. Oni powinni z tego zrezygnować, ponieważ przy bass Boostie opcji drugiej ten bas jest dudniący i bardzo, ale to bardzo płytki, sztuczny i nie nadający się w ogóle do słuchania muzyki. Każdy to stwierdził. Również ja, więc nie ma znaczenia jaki rodzaj muzyki byśmy nie słuchali, to według mnie i nie tylko bas boost w opcji drugiej, czyli w tej niby najmocniejszej przez dzibiela jest nie nadający się do użytku. Ale bas boost Pierwszy, jak również wyłączony, to ten głośnik gra zupełnie inaczej. Nawet na, na maksymalnej głośności ten głośnik w ogóle nie dudni, w ogóle nie harczy, więc naprawdę sprawdza się no, znakomicie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ale ten głośnik jest według mnie najlepszy. Najlepszy, tak jak powtarzałem we filmie o, z pierwszymi wrażeniami na temat właśnie tego Party 310. Super plusem jest właśnie to, że posiada ogromny akumulator, który wytrzymuje do 18 godzin. No powiem Wam z, z moich obserwacji, że spokojnie, jeżeli chcemy zrobić imprezę w mieszkaniu czy to w domu, nie wychodząc na dwór, to spokojnie taki głośnik na okolicach 50% głośności wytrzymuje jakieś 11%. Więc w zupełności to wystarczy. Czas ładowania tego głośnika, może nie od całkowitego zera, ale tak gdzieś od około 20% do 100, jest w okolicach 2 godzin, więc nie jest źle. I co zauważyłem? Zauważyłem jeszcze minimalną poprawę podczas gdy podłączymy ten głośnik do źródła zasilania, do prądu. Jeżeli go podłączymy, to według mnie słyszę odrobinę. Lepszej jakości. Lepszej jakości pod względem właśnie głębszego, jeszcze głębszego basu, jak również pod względem samej głośności. Czyli według mnie na prądzie, jeżeli podłączymy pod zasilanie główne do prądu, to basy są jeszcze większe i głośność jest odrobinę, ale to naprawdę nie dużo, Ale jest głośniejszy ten głośnik. Więc spoko, fajnie. To wszystko w tym materiale. A ciebie, jeżeli interesuje tań, inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.